Narysuj prostą, której współczynnik nachylenia jest ujemny i większy niż w przypadku linii niebieskiej. Pomyślmy przez chwilę, co oznacza nachylenie. Kiedy używamy słowa nachylenie w życiu codziennym, to myślimy o tym, jak bardzo coś jest pochyłe. Na przykład górka do zjeżdżania na sankach albo na nartach. Na przykład ta pomarańczowa linia w ogóle nie jest nachylona. Jest płaska, zupełnie pozioma. Czyli jej nachylenie jest zerowe. A jej współczynnik nachylenia wynosi 0. Inaczej mówiąc, kiedy x się zwiększa, to co się dzieje z y? Widać na tym wykresie, że dla linii pomarańczowej y nie zmieniają się w ogóle, czyli pomarańczowa prosta ma nachylenie 0. Jeżeli pomarańczowa prosta będzie wyglądała tak, to jej nachylenie zmieni się z 0 na dodatnie. Zauważcie, że teraz, kiedy x równa się minus 5, to wartość y jest tutaj. A kiedy wartość x równa się plus 5, to wartość y zwiększyła się z 5 do 8. Kiedy zwiększamy x, y też się zwiększa. W takim przypadku nachylenie prostej jest dodatnie. Teraz jest jeszcze bardziej dodatnie. Teraz jeszcze bardziej. Teraz jeszcze bardziej. Kiedy zwiększamy x, wartości y rosną naprawdę szybko. Prosta idzie w górę naprawdę szybko, kiedy poruszamy się po niej w prawo. Bardzo wysoki dodatni współczynnik nachylenia. Tak jest. Mniej dodatni. Tak jest jeszcze mniej. To jest nachylenie zerowe, a to jest nachylenie ujemne. Zauważcie, że teraz, kiedy zwiększamy wartości x, prosta obniża się. Wartości y są coraz mniejsze. Kiedy tutaj x równa się minus 5, to y równa się 7. Kiedy x równa się plus 5, to y równa się 5. Kiedy x rośnie, to równocześnie y maleje. W takim przypadku nachylenie jest ujemne. Współczynnik nachylenia prostej jest ujemny. W zadaniu powiedziane jest, że mamy narysować prostą z nachyleniem ujemnym i większym niż dla linii niebieskiej. Niebieska prosta też ma współczynnik ujemny. Kiedy x rośnie, niebieska linia coraz bardziej opada. Tutaj, gdzie x mają wartości ujemne, wartości y są dosyć duże. W tym zakresie, gdzie wartości x są dodatnie, wartości y spadły dosyć nisko, czyli nachylenie niebieskiej prostej jest ujemne. A my chcemy, żeby pomarańczowa prosta też miała nachylenie ujemne, ale większe niż niebieska. W zadaniu powiedziane jest, że pomarańczowa linia ma mieć ujemne nachylenie. Teraz pomarańczowa linia ma już ujemne nachylenie, ale ma być większe niż dla linii niebieskiej. Pamiętajcie, że poruszamy się wśród liczb ujemnych, czyli liczba większa, jest, że tak powiem, mniej ujemna, czyli nachylenie większe po ujemnej stronie od zera będzie nachyleniem mniej stromym. Na przykład, jeżeli prosta niebieska ma współczynnik nachylenia minus 2, to współczynnik nachylenia minus 1 jest większy, bo minus 1 jest większe od minus 2, co oznacza, że prosta o współczynniku minus 1 jest mniej nachylona, mniej stroma albo inaczej mówiąc bardziej płaska niż prosta o współczynniku minus 2. Teraz nachylenie jest ujemne, ale jest mniejsze niż dla linii niebieskiej. Jeżeli ma być większe niż dla linii niebieskiej, to musi być tak. Teraz jest zerowe. Gdybyśmy chcieli, żeby było dodatnie, to by było tak, a nachylenie ujemne, ale większe niż dla linii niebieskiej, będzie na przykład w tym przypadku. Sprawdzamy. Jest ok.